środę 3 lipca PGE GKS Bełchatów rozegrał kolejny sparring. Tym razem przeciwnikiem brunatnych był 8 zespół drugiej ligi poprzedniego sezonu, Pogoń Siedlce. Podopieczni Kamila Kieresia wygrali ten mecz 5-2. Mecz nie rozpoczął się dla GKS-u najlepiej i w 35 minucie Krystian Wójcik pokonał pięknym strzałem Damiana Podleśnego i było już 0-1. Jak się później okazało, dla Pogoni były to miłe, złego początki. W 52 minucie meczu goście znów przeprowadzili dobrą akcję i Krystian Wójcik po raz drugi wpisał się na listę strzelców, tym razem pokonując stojącego między słupkami Wiktora Baranowskiego. W 59 minucie meczu w polu karnym faulowany był Mateusz Mak, a 11 na bramkę zamienił Grzegorz Baran. Po kontaktowej bramce bełchatowianie złapali wiatr w żagle i w 3 minuty wysunęli się na prowadzenie. Najpierw w 65 minucie po składnej akcji GKS-u piłkę w pole karne od Grzegorza Barana otrzymał Łukasz Wroński, który dokładnie wiedział, co z nią zrobić i umieścił ją w siatce. Niespełna 3 minuty później testowany Andrzeja Prokić uderzył piłkę po ziemi, a dużą pracę bez piłki wykonał Bartłomiej Bartosiak, który zmylił bramkarza wychodzącego do piłki i futbolówka po uderzeniu Serba wpadła do siatki. Na 2 minuty przed końcem meczu Łukasz Wroński po raz kolejny dostał idealne podanie w pole karne i po raz drugi pokonał bramkarza, strzelając gola na 4-2. W 90 minucie, gdy wydawało się, że takim właśnie wynikiem zakończy się to spotkanie, w polu karnym Michał Mak zakręcił obrońcą, a ten musiał uciec się do faulu i sędzia po raz drugi w tym spotkaniu zagwizdał i wskazał na wapno. Do piłki podszedł sam podszkodowany i to właśnie popularny Maka z rzutu karnego ustalił wynik spotkania na 5-2. W meczu z Pogonią mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć pierwszy letni transfer GKS-u, Michała Renusza. Na pewno, co do mojej gry, no to na pewno brakuje jeszcze do optymalnej formy i myślę, że czym prędzej się zaaklimatyzuję w drużynie, tym będzie lepiej. Z chłopakami już dogadujesz się? Wszystko w porządku? Tak czujesz się jak w poprzednim zespole, czy jeszcze potrzebujesz czasu? Nie, na pewno jeszcze trochę potrzebuję czasu, żeby po prostu poznać się bliżej z chłopakami, bo naprawdę byłem długo w tamtym zespole, 2 lata, no i byłem przyzwyczajony. No, teraz myślę, że z czym będę dłużej tutaj, to będzie lepiej. Poznałeś już koncepcję trenera Kieresia, wiesz już jak grać, o co mu chodzi? Czy na razie, no mówię, jeden sparing, dopiero pierwszy mój sparing, który tutaj rozegrałem. No na razie powoli będę się temu przyglądał, no bo na razie jeszcze wszystkiego nie wiem. Mówi się o tobie, że byłeś najlepszym lewym pomocnikiem pierwszej ligi tamtego sezonu. Transfer do Bełchatowa to jest krok do przodu w twojej karierze? Na pewno jest krok do przodu, no tylko muszę udowodnić teraz, że tutaj będę co najmniej tak dobrze grał, jak w Bogdance grałem. No. I wtedy wszyscy, myślę, że będą zadowoleni. Trener Kamil Kieresz podkreśla, że mecze sparingowe mają na celu obserwację zachowań zawodników i testowanie różnych rozwiązań na boisku. Trenerze, dzisiaj zwycięstwo, zadowolony z gry? To znaczy, wiadomo, że jesteśmy na etapie pracy. Ja myślę, że trzeba spojrzeć na to wszystko trochę z takiej perspektywy, bo idę dzisiaj tutaj na mecz, spotykam pewnych ludzi, każdy opowiada, że już mamy 9 punktów, pierwsze spotkania, wszyscy doliczają punkty, widzą już awans. Ja myślę, że trzeba zejść na ziemię, trzeba pracować. Ja myślę, że zespół przede wszystkim jest w takim momencie wersji roboczej. Ciężko pracujemy, trzeba generalnie na zespół trochę spojrzeć na nowo. Są nowe twarze, jest kilku młodych chłopaków. Także te mecze przede wszystkim służą obserwacji zachowań tych zawodników w tych meczach, jak oni mogą ewentualnie, jakie powiedzmy elementy do gry mogą wnosić. Także to jest to. Ja myślę, że przede wszystkim pracujmy, ciężko pracujmy, bo przed nami bardzo ciężki etap przygotowań do sezonu. Nadal prace nad budową kadry trwają, także nie jest to łatwe zadanie i będzie wymagało naprawdę wiele wysiłku. Dzisiaj zobaczyliśmy po raz pierwszy Michała Renusza, nowy nabytek GKS-u Bełchatów. No i jeszcze taki chyba, no powiedzmy wyróżniający się, Andrzeja Prokić, obaj na plus dzisiaj? Ja myślę, że przede wszystkim tutaj trzeba spojrzeć na tych testowanych zawodników z takiej perspektywy, że oni też dojeżdżają do nas, do zespołu w momencie, kiedy treningi nie są przyjemnością, kiedy treningi przede wszystkim są budowanie motoryki. U mnie się, powiedzmy, lekko nie trenuje, także każdy trening to jest nałożenie kolejnego obciążenia, także na pewno zawodnicy nie mają jakiego komfortu, powiedzmy, tej świeżości. Ci nowi zawodnicy to często też są zawodnicy z niższych lig, także to przystosowanie do obciążeń jest bardzo trudne. Andrzeja Prokić w ostatnim meczu słabo się prezentował, ale powiedzmy dzisiaj na pewno dał lepsze sygnały. Tutaj jak gdyby nie chcę potwierdzać jakichś tam powiedzmy decyzji odnośnie tego, kogo zatrudnimy, ale na pewno wiele pozytywów z tego meczu dzisiaj jest. Choćby kilku młodych zawodników fajnie się prezentowało. Na pewno muszę spojrzeć jeszcze
na taką perspektywę, że szukając tych młodzieżowców do drużyny, to przede wszystkim z pierwszej perspektywy muszę oglądać tych swoich, bo sytuacja pokazała, że warto w te własne zasoby inwestować. Strzelec dwóch bramek w sparingu Łukasz Wroński potwierdza, że treningi u trenera Kieresia do lekkich nie należą, ale mają przynieść efekty w nadchodzącym sezonie. Łukasz, dzisiaj dwie bramki, tego chyba ci brakowało, żeby udowodnić, że jednak no, ta walka twoja o tę pierwszą drużynę jest uzasadniona. Tak. Tutaj masz rację. Ja walczę o skład, chcę grać w pierwszym składzie, to jest mój cel od początku, od kiedy tutaj gram. No bywało różnie, mieliśmy słabszą rundę, może też psychicznie byłem zdołowany, ale teraz czuję się dobrze, czuję się fizycznie, co najważniejsze, coraz lepiej, ale to jest okres przygotowawczy. My musimy wystartować w lidze jak najlepiej i to jest najważniejsze. Trener Kierw przed chwilą mówił, że u niego się lekko nie trenuje. Te treningi są faktycznie ciężkie, czy taki jest katem, czy nie? Są bardzo ciężkie, to popieram trenera, są bardzo ciężkie treningi, ale dobrze, one przynoszą efekty, co widzieliśmy wiośnie i my ufamy, że i tym razem będzie taki efekt, że oczywiście awansujemy do ekstraklasy. My teraz jesteśmy w takich przygotowaniach, że jesteśmy zmęczeni, ktoś tam nie dojeżdża w założeniach taktycznych. Ale co do tego, czy my lekceważymy rywali, no na pewno nie. My w szatni rozmawiamy ze sobą, do każdego meczu będziemy podchodzić na 110%, nieważne czy to będzie Nieciecia, czy to będzie Chojniczanka. Będziemy dawać siebie wszystko w każdym meczu i żeby tych punktów uzbierać jak najwięcej i awansować. Mecz z Pogonią był czwartym sparingiem w przerwie letniej. Do tej pory GKS dwa razy wygrywał, raz zremisował i raz przegrał.